No i zobaczcie całą stolną kolekcję. Tutaj wszystko wyłożyłam. Przede wszystkim pojechałam po sketchbook, tylko nie ten, dlatego że ten jest w takim rozmiarze, ja bym powiedziała, pamiętnikowym. Ja pamiętam, że kiedyś miałam taki biały pamiętnik, gdzie dawałam się wpisywać w podstawówce i właśnie to było takie nietypowe, że on był taki twarda okładka i tutaj miał kartki puste i w ogóle i to było takie wow. Te sketchbooki wzięłam ze względu na to, że zobaczcie, jak ładnie na prosto się otwierają, czyli są dobre do rysowania, ale również mają taką nietypową niebiel kartek. Zobaczcie, tu macie porównanie do białego. Coś mi dzwoni? Nie, nie dzwoni. Dzwoni, poczekajcie. Dobra, wracam. Słuchajcie, był ważny telefon w sprawach meblowych. No i otóż, jak widzicie, bielszy odcień bieli, teraz to nie fokusuję. O, widać, że w pisadłach byłam. O, czyli są takie żółte kartki. To jest taki mały format, bardzo jest fajny, bo ma też zaokrąglenia tutaj na rogach, co ja bardzo lubię. Twarda oprawa, były czerwone, białe i czarne. Ja jakoś tak czerwony mi się jeszcze podobał, ale wzięłam czarny. Także to taka pierwsza rzecz. Druga rzecz to gramatura 80, 50 arkuszy A5, ale papieru, który zobaczcie, ma taki kolor. Taki od, trochę jak pakowy. Ja myślę, że też kolory będą na tym ciekawie wyglądały. I mało tego, też na przykład do wyrwania, do scrapbookingu, taki kolor papieru będzie fajny. 80, czyli jak papier ksero, ale zobaczymy, jak będą na tym wyglądały rysunki. Nie miałam jeszcze takiego koloru papieru. I jeszcze jeden blok, 100 arkuszy A4, gramatura 60, on jest, słuchajcie, bardzo cieniuteńki, naprawdę, jak pergamin po prostu, ale też ma bardzo ciekawą kolorystykę. No nie jest biały, także białe bloki to kartki to mam, a takich nie miałam. W zasadzie pojechałam najbardziej po to A4 sketchbook z Art Collection. To jest dosyć droga impreza, bo to kosztuje około 45 zł albo 8. Ale słuchajcie, bardzo chciałam mieć sketchbookową księgę gości. I teraz, czy będę gdzieś jechała na jakieś spotkania z jednorożcami? Czy jednorożce będą przyjeżdżać na kawę, herbatę? To właśnie tutaj wpisy do sketchbooka będą, będziemy robić zdjęcia, będziemy umieszczać, będziemy robić selfiaki, żeby była taka pamiątkowa księga jednorożców. I tak jak mówię, no będę ją targała w tą i z powrotem najwyżej, jeżeli będę też gdzieś jechać, ale będzie siedziała w gabinecie i w gabinecie też będziemy się wpisywać. Także takie rzeczy. Potem zeszyt dwustronny, format B5. Format B5 jest trudny do zdobycia, coraz łatwiejszy. Jest to zeszyt zwyczajny w kratkę, zupełnie zwyczajny, ma zaokrąglone rogi, ale taką dosyć ciekawą okładkę, o, na tej zasadzie. Słuchajcie, cała masa notesów. Tutaj część jest na prezent, część niekoniecznie, ale zwykły mały notes w kratkę do torebki, żeby móc zapisywać wszystkie rzeczy, które są potrzebne, a sporo tego czasem bywa. Bardzo mi się podobają, bo one mają taką niby płócienną okładkę, ale tak jakby pociągniętą folią. O, na tej zasadzie. I z podobnego gatunku są kolejne trzy notesy. Zobaczcie, tylko tak, ten jest takim notesem jakby bez miejsca na długopisik, ale bardzo fajny. A tutaj są dwa, które mają miejsce na długopis. To też jest na prezent. Ja swój rozpakowałam. One są w kratkę, mają ciemne kartki, ale naprawdę bardzo, bardzo ładnie wyglądają. I jeszcze dalsza część notesów. To są dwa formatu B5. One były naprawdę takie w dobrych cenach. Tutaj można włożyć długopis. Można włożyć ołówek, jakieś karteczki mają kieszonkę. Ten jest cieńszy znacznie, ale ma piękną czerwoną okładkę. Jest tylko na taki magnesik, jak gdyby.
okładka zostanie, tu się okazuje. O, czyli jak będzie coś B5, to można jako wkład zrobić. To mnie pasuje, a tu? Tu nie, tu już jest, zobaczcie, przyklejony, tak? Czyli to jest notes, a to jest w zasadzie notes, ale okładka do notesu. Bardzo fajna sprawa, bo jak się wykończy, to będzie można tutaj sobie coś wsadzić do tejże okładki. Nie mogłam się oprzeć temu czerwonemu kolorowi. Jest przecudowny. Oprócz tego rolki do kasy fiskalnej, to taki must have. I słuchajcie, naklejki. One są cienkie, ładne. O, proszę bardzo. Tam jeszcze będą dalej. Ze Stamperii kupiłam sobie jeden szablon. Czasem staram się kupować szablony ze Stamperii, bo one są ładne, fajne. Tutaj zobaczcie, to wygląda trochę jakby były litery na przykład. Można razem, można osobno. Stamperia ma bardzo drogie, tutaj widzicie, to jest 25 zł. Ma bardzo drogie te szablony, ale od czasu do czasu taki szablon naprawdę może być. Nie pracowałam jeszcze nad papierami ryżowymi. Nie wiem, chyba powinnam kupić gesso, bo tym dziewczyny kleją z tego, co widzę. Ale zobaczcie, jakie są retro, vintage, vintage te papiery. Są cudne po prostu. Ja wybrałam takie trzy, o, jeszcze mi spadło, trzy rodzaje, także naprawdę są piękne. Myślę, że pięknie mogą wyglądać w księdze cieni. Jeżeli mi się uda, chusteczkę jak zrobiłam, to Wam nawet strony nie pokazałam, ale po to jest, by trenować, słuchajcie. Czekajcie, mi spadły naklejki. Tutaj jeszcze właśnie z takich trochę vintage'owych naklejek. O, kwiatki i roślinki. Podwójne są fajne, bo są cienkie, prześwitujące. I jeszcze kupiłam ze... Aha, jeszcze Wam pokażę naklejki, bo tam w Guspolu to tych naklejek jest multum, ale nie miałam arbuzów, nie widziałam nigdy. Kwiatki różnorakie mam, aczkolwiek kwiatków nigdy za wiele. Słoneczniki, nawet od mrówki dostałam jeden blister. No to sobie też dokupiłam, bo lubię słoneczniki. No i kolejny taki drogawy zakup, bo jednak to jest Stamperia znowu, ale zobaczcie, to są stemple, jest ich dużo, są i brzegowe, i mandale, jakieś kwiatkowe, są bardzo ładne, no ze Stamperii stemple są wysokogatunkowe, więc tak, no i też sobie zakupiłam szaleństwo po prostu. Dobrze, jeżeli chodzi o kolejne rzeczy, to mam dwa pady. Jeden czarny, drugi fioletowy. I to one już są napełnione tuszem do stemplowania. Duży stempel się zmieści. Bardzo fajne. Było mnóstwo washi tape'ów, które autentycznie, słuchajcie, były niedrogie bardzo. Takie podwójne. Ja takich jeszcze też nie miałam. Mam takie ciasteczkowo-babeczkowe. Takie japońskie. Cytrynki i różyczki oraz ciasteczki i orzeszki i wiewióry i jedną taką, bym powiedziała, podróżniczą. O, taka podróżnicza, jest taka vintage, vintage. Także washi tape również są. Wreszcie, nareszcie, Waterman w brązowym kolorze. 50 ml. Ja nie wiem, czy ja miałam. Wiem, że mam Parkera, wiem, że mam Hero, bo lubię, ale czy miałam Watermana? Chyba nie miałam, bo nie przypominam sobie, żebym miała butelkę w kształcie diamentu. No więc Waterman, znaczy to był jedyny atrament w brązowym kolorze, więc nawet gdyby był Dolce Gabbana, to by chyba był wzięty. Brązowy kolor lubię. Ja miałam Parkera, wiecie co, ja Wam powiem, atramenty, one mi się nie za bardzo różnią w pisaniu autentycznie. Być może dlatego, że piszę piórem, a nie kaligrafuję, więc z koneserem atramentowym nie jestem aż tak, ale brązy uwielbiam, więc mam. No i kupiłam zapas długopisów, słuchajcie, wreszcie. Czy my mamy, Dorota, jakąś białą kartkę? Nie za koniecznie. Możesz w zeszycie na ostatniej stronie. Mogę w zeszycie na ostatniej stronie, taka będę. Możesz się nawet. Dobra, słuchajcie, mamy zeszyt. Mamy, zrobimy sobie, wiecie co. Popatrzymy, tutaj większość rzeczy jest czarnych, z tego względu, że tak. Mazaki.
Nie ma zaki, ale generalnie ja w tempie ekspresowym wypisuję czarne pióra. Słuchajcie, najpierw mam pętela. Pętel. Tak mnie fokusuje. I one są 0,5 i 0,5. Dlatego, że one były bardzo niedrogie, ale pięknie, może tak Wam zrobię, pięknie piszące na ciemny czarny. Także takie, ni to długopis, ni to żelopis, ni to cienkopis, bo chyba 2 złote kosztowały. To naprawdę nie za dużo. Ja to sobie będę odkładała. Będę robiła słocze. O, proszę bardzo, miękko, na czarno. Wiecie, że w bullet journalu, czy chyba w ogóle na czarno piszę. Czasem piszę na niebiesko, bo mam atramentów mnóstwo i sobie do piór. Dwa różne kolory. Nie, takie same są. Potem mam unibalów mnóstwo. To jest Unibal Eye i chyba Eye dlatego, że mają tutaj... Czy to sfokusuje? O, widzicie? Wygląda jak oczy. I też... O, proszę bardzo. Zobaczcie, jaki cudny niebieski. Jest naprawdę fajny. Leci jak Unibal Eye. Drugi wzięłam ciemniejszy. Po prostu są ładne odcienie. O, zobaczcie, takie nietypowe. Ten to taki trochę turkus. Taki naprawdę fajny. Nie wiem, czy to kamera oddaje. Mam dokładnie jest taki jak w oku. W oku. No i wzięłam 2 czarne. Te unibale bardzo tak miękko i grubo piszą, słuchajcie, ja lubię miękko i grubo, lubię grubo. Są ludzie, którzy uwielbiają cienkie pisaki, ja lubię grube, bo ja mam dosyć szerokie pismo. Naprawdę tutaj one są chyba atramentowe, po prostu są rewelacyjne, te Unibal Eye. Potem ja wzięłam na spróbowanie pętel chyba. Chyba też pętel, tak, pętel Energel 07 w H, bo 07 to jest dużo. Jeszcze ma kropkę. Będziemy kropkę ściągać. Kropka ściągnięta. I zobaczcie. Och, raj na ziemi. Pięknie. Gruby jest, pięknie pisze. I do niego. Gruby jest w sensie trzymania. No i 7, 07 jest gruba. Ale wzięłam jeszcze do niego. Proszę bardzo, wkład. Ja sobie, pozwolicie, tę kropkę założę, co by mi nie schło. Proszę bardzo, taki myk, znowu z kropką. Ale nie będzie mi tym sposobem schło. Potem wzięłam srebrne i złote żelopisy i próbowałam na czarnej kartce, bo tam były czarne kartki. I pisały idealnie, tylko teraz Dorota otworzysz mi, bo ja jedną ręką nie jestem w stanie. Dobra. Też. Dobra, słuchajcie, złoty. O, zobaczcie, jaką mają fajną końcówkę, taką bym powiedziała precyzyjną. Fajnie to, bardzo fajne. A propos precyzyjne, to tak wszystkie ładnie, równe te ślaczki. Myślisz? Prawią na rękę. Tak. Moje, ja to nawet się nie staram. Jeszcze jakbym się starała, to byście zobaczyli dopiero równość. Srebrne na białym, no to wiecie, efektu nie ma, ale na czarnym zawsze. Potem wzięłam jeszcze sepię, bo lubię i to jest permanentne pióro. Obawiam się, że może prześwitywać, ale to zaraz sprawdzimy. To permanentne często, ale zobaczcie, jest po prostu głęboki brąz. Bardzo fajne. Jak będzie prześwitywało, to będzie na grube kartony. Popatrzajmy. Eno! Pernament, ale nie jest źle. Trochę ghosting jest, ale wow. To nawet tak, no, ale sub, albo kartki, dobra, albo coś. I wykończyłam ostatnio z 15 tych. To są, co to jest? Rystor. Tak, dobrze mówię? Nie, jakiś routing. Myślałam, że Rystor. Routing. Ja je kupuję po wyglądzie. I wzięłam sobie końcówki. 3, 4 i 5 mililitrów, jasne, milimetrów.
i polecimy. Słuchajcie. One, ja w Księdze Cieni wszelkie kreski, obwodnice, obwoluty to właśnie robię tym, nie innymi cienkopisami, bo inne się trochę rozma... No, różne są. Trójka, czwórka, wielkiej różnicy, jak widzicie, tu naprawdę nie widać. Tak wzięłam, mówię, a jednak tu cieńsze, tam grubsze, damy radę. To są te, które o piątka, to już ma gruby rysik, to już większe te grubości można zapodawać. Także między trójką a czwórką dużej różnicy nie ma. Generalnie chyba najbardziej lubię czwórkę, o może tak, ale wzięłam właśnie to. Także tyle by było tych wszystkich, słuchajcie, pisaczków. Także mam nadzieję, że Wam się podoba.